Patrzcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. Macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Apostoł mówi, aby zwrócić uwagę na to, aby nie dać się wkręcać. Aby nie dać się wkręcać czemuś, co nie posiada realnego pierwiastka Bożego. Czegoś, co jest przeciwne fundamentalnym prawdom Bożym. On mówi, nie dajcie się zwieść filozofii, ani czczym urojeniom, które lansują model tego świata. Macie pełnię w nim, on mówi do nich, pełnię. I podaje im, daje im informację końcową. On jest głową nadziemskich władz i zwierzchności. Jezus Chrystus jest głową diabła. To głowa demonów. Co to znaczy? One muszą wszystkie chodzić tak, jak on mówi. Żaden demon nie ma prawa zrobić niczego, jeżeli nie skonsultuje tego z głową. I teraz posłuchaj mnie. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Demony uważają ciebie za głowę. One nie widzą Chrystusa. One widzą Chrystusa w tobie. One nie zrobią nic, na co ty nie wyrazisz zgody i aprobaty. Jesteś ich głową. Jesteś głową diabła. To jest bardzo ważna informacja. Macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Ludzie takie w internecie puszczają filmiki, jak Bóg się z diabłem na ręki siłuje. To są bzdury. Bóg się nie siłuje z diabłem na rękę. Bo to jest to samo, co by kulturysta złapał się za rękę z niemowlęciem. Jak będziesz się dzisiaj modlił, zobacz to oczyma twojego ducha, że to ty jesteś głową każdej demonicznej siły. Niedemoniczna siła jest głową twoją. Przestań postrzegać diabła, który skrada się do twojego życia i chce coś ci zabrać, ukraść. Zacznij sobie wyobrażać diabła, który przychodzi do ciebie i pyta cię o pozwolenie. On się pyta, czy ja mogę? Czy pozwolisz mi podejść? Dlatego Paweł mówi, nie siedźcie w czczych urojeniach, bo wtedy pozwolicie mu podejść. Zgodzicie się na jego niecne propozycje. Ogłupi was, jeśli wasze głowy będą pełne fałszywych filozofii i czczych urojeń. Jesteś królem, to króluj. Nie zachowuj się jak osoba zależna od diabła w 5% nawet. To on musi ciebie pytać o zdanie. On musi ciebie zapytać, czy mogę dać ci chorobę? Czy mogę zabrać ci pieniądze? Czy pozwolisz mi na to, żebym rozbił ci małżeństwo? Czy zechcesz wpuścić mnie do pokoju twoich dzieci? Czy zaprosisz mnie do swojego biura, do swojej szkoły, do swojego mieszkania? On cię musi zapytać, bo ty jesteś głową. Tak jak żadna część naszego ciała nie działa wbrew mózgowi, to mózg musi udzielić informacji końcowej. Mózg się musi zgodzić, żeby się ruszał palec. Ty się musisz zgodzić, żeby diabeł podszedł do twojego życia. Zacznij stosować wiarę w to, że jesteś głową w imieniu Jezusa. Nad każdą nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem. Ojcze, wywyższamy ciebie za to, że ty jesteś Bogiem prawdy, za to, że twoja siła jest w nas, za to, że twoja moc, ona panuje. Dziękujemy ci, potężny, wielki Boże, że twoje słowa są niezmienne od milionów lat. Uwielbiamy ciebie, potężny Boże, który stworzyłeś niebo, ziemię i podziemie. Hokowaga, rażena, madelo, to są. Roka, dawaga.
Wyburzymy stereotypy. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jesteśmy głową nad wszelką ludzką władzą, ciężkością, mocą i panowaniem. Kokorela Price. Wywyższamy Cię, Jezus. Jezus.
Oh!
miłosierdzia. Wzywam Cię. Jesteś miłosierdzia. Oh,
Nad ich odwagą.
Niech mądrości ich nikt nie sprosta. Na szanty na charylaty, na tele, te lama, te na saila, ma ne na hachai. I na hachai, eke keisze kachariba. Ola, no, e, no, ha, ty, to, ty, no, a, ma, hachai, pe, no, ma, no. Modlę się o to, ojcze. Gdy wchodzisz do komnaty króla, zostaw broń. Zrzuć broń, gdy wchodzisz do komnaty króla. Haszendy na arenę, na ojcze, ja modlę się o świeżość w komorach ludzi. Ja modlę się o odnowienie komór ludzi. Ja modlę się o to, ojcze, rzeki na rybę, niech w tej wspólnocie, w tym zespole nie będzie ani jednego człowieka, który nie modli się bez przerwy. Ojcze, modlę się o to. Przecież mnie znasz. Człowieka. Ja wzbudzam nowy wymiar komory u ludzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się o głębokie doświadczenia Twojej obecności podczas komor. Modlę się, ojcze, o wizję wewnętrzną i zewnętrzną, ojcze. Modlę się o to, aby widzieli, ojcze, i ich oczy będą otwarte. Ojcze. Proszę, ja na hakija na padę. Ja nie ala barati za papa ma mi hakuasza chyna nie no koty nie le pody nie le desy nie le patry na jaka nie le czysy nie le ala nie le czysy aniołowi adoracji stępujcie na tych ludzi gdy będą mieli swoje komory stępujcie tam aniołowi adoracji szelaj la hati ta pejna pana nie pobrano to nie le czysy. Niech będą nadzy w tych komorach. Bez broni, Panie. Siane, ale mare, lary, dene, 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 bez broni. Znasz mnie. Jeśli wpadłeś w coś takiego, że tak naprawdę, to
to spójrz szczerze. Prowadzisz wygodne życie. Nazwałeś się przebudzeniową jednostką, ale pierdzisz w fotel. To wyjdź do przodu. Złamiemy moc ciągostwa w twoim życiu. Kiedy oddałeś swoje życie Bogu, przyszedłeś do armii, to tym samym zrezygnowałeś z wygodnego życia. Cierp jako dobry żołnierz Jezusa! Cierp jako dobry żołnierz! Ale nie chcę mówić się o ludzi, którzy zamierzają tylko skorzystać z mocy i nie zrobić ani jednego kroku. Nie chcę się o takich ludzi mówić. Chcę widzieć wasze życie w wierze. Chcę widzieć realny wasz krok do przodu. Czy jesteście zdeterminowani? Czy bardzo chcecie? Pokażcie, jak chcecie! Pokaż, jak chcesz zrezygnować z dziadowskiego stylu życia! Z wygodnego stylu życia! Hura, la, la, saka, la, szatu, la, rysa. Hura, la, szatu, la, rysa, la, szatu, la, rysa. Niech ci się stanie na podstawie twojej wiary. Niech ci się stanie na podstawie twojej wiary. Niech ci się stanie na podstawie twojej wiary. 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 Bumasa kararabasa. Na podstawie twojej wiary. Szurubasa kararabasa. Ja w tej chwili zamazuję stare doświadczenie w imieniu Jezusa. Biorę nad nim autorytet. Ja mam święta amnezję. Do starych doświadczeń. Nowe. Chóra, namacy. Stary, nie trzeba się rodzić. Chóra, ma kolor, że 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 się rodzić. To wszystko, co wiesz, a nie w tyności ci życia. Rodzić! Wybal to! Wybal, zrób krok wiary. Powiedz, robię krok wiary. Rodzić. Jak teraz w imieniu Jezusa, biorę w tej chwili autorytet. Rodzić. Nad sferą intelektualną. I ja mówię, wyswobodzenie ducha. Wyswobodzenie ducha. Szoka na rabasanie. Na podstawie swojej wiary. Na podstawie swojej wiary. Kula rabasaka na rabasza. Ona ma kartę rabasza. Na rabasza. Na rabasza. Na rabasza. Ja mówię, żołnierz Jezusa. 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 Ola rawa, taka la rawa. Ja mówię, żołnierz Jezusa. Żołnierz Jezusa. Kola rawa, cita la rawa. Żołnierz Jezusa. Ola rawa, taka. Ogień Boży, szakata, la rabasa. Wow, ta la rabasa, którą muszę wydarzyć.
gry proroczej. Ja uszczelniam życie ludzi. Ja ogłaszam, że ludzie nie są chłonni iluzyjnych historyjek, pustego życia, nic nie niosącego. Chrześcijaństwo to nie jest defilada, że się przypina order i się stoi. Ja jestem. Czym wyżej w hierarchii duchowej, tym większe służenie. Czym wyżej w hierarchii duchowej, tym większe służenie. Tym większe służenie. A służenie widać. A służenie widać. Powiedz, że będziesz kładł swoje życie. Będę kładł kolejne obszary mojego życia. Wczoraj mnie ktoś zapytał. Ty jesteś w Krakowie, a Artur jest gdzie? Ja mówię, w Starachowicach. Jesteście oddzielnie? Tak. Bo na takie życie się zdecydowaliśmy. Zdecydowaliśmy się, aby służyć. Zdecydowaliśmy się, aby służyć. Są wśród was małżeństwa. Niekoniecznie musicie służyć razem. Może być tak, że będziecie służyć oddzielnie. Kiedy będziecie służyć razem, to będziecie służyć razem. Ale kiedy będziecie służyć oddzielnie, to będziecie służyć oddzielnie. Chciałabym się o takie osoby modlić. Ponieważ wiem, że jest taki czas, że wielu z was i wiele z was musi się stać osobami samodzielnymi. Samodzielnymi! Jeśli jest jeden samochód, to trzeba wierzyć o drugi samochód. I zrobicie więcej. Nie pojedziecie już w jedno miejsce, tylko pojedziecie w dwa miejsca. Ale chcę się modlić o realne rzeczy, nie o iluzje, tylko o realne rzeczy. Nie masz samochodu, aby wozić dupę, tylko masz samochód po to, aby szerzyć Królestwo Boże. Rozumiesz? A twój tyłek włożony jest przy okazji. Jeśli są pośród was tacy ludzie, chodźcie do przodu. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że powołałeś Kasię i powołałeś Rafała. Ja dziękuję Ci za ich życie. Uwielbiam Cię. Ja dziękuję Ci, że ja mogę oglądać ich wzrost i poświęcone życie. Ja mówię królewski styl. Galilejski ton. Ja odsuwam wszelki chaos, zamęt i ustanawiam standard Królestwa Bożego. Zawsze i wszędzie. Ojcze, dziękuję Tobie, że oni Cię prezentują i będą prezentować do końca tego, co nazywa się dzisiaj. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za ich finanse. Dziękuję Ci, że Ty poszerzasz i pogłębiasz. Niech im się stanie według ich wiary. Tak jak chcą. Dziękuję Ci za nowe życie. Nowe życie. Nowe życie. Ja mówię w życie w wolności od kary. Życie w wolności od kary. W imię Jezusa. Ja rozwalam wszystko, co ustanowił diabeł i co zbudował diabeł. Niech to się rozpadnie. W imię Jezusa. Ustanawiamy pion Boży i standard Boży. Amen. Przez moc imienia Jezus. Usa taka relacja. Usa te dary, 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 usa. Ojcze, ja modlę się. Niech oni zajmą swoje stanowisko. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że oni robią krok do przodu, że biorą kolejny pych. Uwielbiam Ciebie za to. Dziękuję Ci za ich finanse. Dziękuję Ci, Ojcze, za ich małżeństwo. Dziękuję Ci za ich rodzicielstwo. Uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci za ich pracę. Dziękuję Ci za ich rozwój finansowy. Ojcze, dziękuję Tobie, że oni się będą pomnażać, rozmnażać w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja ustanawiam w tej chwili wyższy poziom przywództwa. Amen. Ja podciągam ich do góry. Ja mówię wyższy poziom przywództwa w imieniu Jezusa Chrystusa.
związujecie diabeł. Ty, który przychodzisz z wszelką formą wycofania, związujecie i wyrzucamy z ich otoczenia przez moc imienia Jezus. O, Satana, Barabasa, Kadarabasa, 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 Kadarabasa. Ojcze, ja ustanawiam w tej chwili wspólnotę między nimi. My ustanawiamy tę wspólnotę, Ojcze. Ja dziękuję Ci za ich rozwój. Ja ich wyrównuję, Ojcze. Ja ich wyrównuję w Duchu Świętym, Ojcze. Amen. W imieniu Jezusa ja mówię równowaga emocjonalna i psychiczna. Ojcze, dziękuję Ci za ich życie. Dziękuję Ci za ich dom. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Koma syna Tarana Basa. Mam słowo, bo sakra, ja teraz wyrównuję ciśnienie w głosie w imieniu Jezusa. Niech to ciśnienie w oku powraca do takiej formy, jak Ty przewidziałeś dla Jego ciała. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Wszystko powraca w tym ciele. Do takiej formy, jak Ty ustanowiłeś. Ja mówię zdrowie. Szula, rama, santa, gada, maszaka, darybisa, 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 darybisa. Ojcze, ja podciągam już życie wyżej. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za łatwiej w życiu. Dziękuję Ci za porządek w życiu. Dziękuję Ci, Ojcze, że pociągnął wielu ludzi. Ja dziękuję Ci za świadectwo w życiu. Dziękuję Ci za wiarygodność w życiu. Uwielbiam Ciebie. Niech świecą swoją wiarygodnością, Ojcze. Niech świecą wiarygodnością, Ojcze. Ja mówię, przejawy mocy w ich życiu, Ojcze. Przejawy mocy w ich życiu, Ojcze. Na to przyrodzone zjawiska, Ojcze. Kuma, saka, namasy, tedere, debesza. O, saka, rabasa, to dobra, debesza. Sinko, loro, rabasa. Ona ma santa, dobra, nasza, dobra, nasza, dobra, nasza, dobra, nasza, dobra, nasza. Ona ma kolor, nasza, dobra, nasza, dobra, nasza, dobra, nasza, dobra, nasza. Ja dziękuję Ci za ich współczucie. Wyrównujemy wszystko. Amen. W Duchu Świętym. Niech wszystko się wyrówna przez moc imienia Jezus. Uwielbiam Cię za ich życie, za ich poświęcenie, za ich rozwój. Dziękuję Ci, Ojcze, że są dawcami. Ja dziękuję Ci, że oni są dawcami. O, sate, karalarama, sate, karalarama, szika, drogos. O, karalarama, szika, drogos, szika, drogos, sato, drogos, szika, drogos, sato, 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 Ojcze, ja modlę się o smaki i cukrę w ich życiu, Ojcze. Ja modlę się o świadomość w ich życiu, Ojcze. Rozbrajam w tej chwili ich życie z każdej iluzji.
każdej fałszywej nauki, która jest zaprzeczeniem nauki apostolskiej. Ja biorę nad tym autorytet. Niech to robi nie przez moc imienia Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za moc, chęć, aby rozwijać się dalej w Twoim świętym duchu. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za zbudowanie nowego fundamentu. Uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie za to. O, Satana, rada masz jaka dla nas. Ono, kolora masz jaka dla nas. Kolora masz jaka dla nas. Ono, makiela masz jaka dla nas. Ojcze, ja podnoszę już życie w Jezusie. W imieniu Jezusa. Ja mówię, że oni nie będą chodzić do góry za mną. Ja podnoszę już życie w Duchu Świętym. Niech stoją i świecą, Ojcze. Niech stoją i świecą, Ojcze. Niech przed ich domem, Ojcze, będzie lampią i sztandar, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że ich oczy są pomalowane Twoją krwią, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że żaden byt demoniczny nie przekracza progu ich domu. Że żaden byt demoniczny nie przekracza progu ich życia. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie za to. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, ja dziękuję Ci za tych Twoich wojowników, Ojcze. Uwielbiam Ciebie za to. Szoto, wielu, rebasaka, tarada, baseka, tarabasiko, wielu, szoto. Ona santa, lewa, szedę, lewa, santa, lewa, szedę, lewa,
życiem, a po drugą my dziękujemy Ci za tą przestrzeń. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że ludzie umieją rozpoznać, co jest prawdziwym życiem, a co jest zwykłą podróbką życia. My ustanawiamy to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech będą, Ojcze, przebiegli. Niech będą przebiegli. Niech będą ludźmi różnicy, Ojcze. Niech rozpoznają iluzję, Ojcze. I niech umieją brać nad nią autorytet. Ja mówię, fachowcy od życia. Fachowcy od życia. Fachowcy od życia.
Kiedy ludzie Boży rozumieją, co to znaczy być synami i córkami Najwyższego. Dałeś mi dłoń, pokazałeś mi ją, objawiłeś mi niebo, że to mój dom. Wymyliłeś mnie świętym duchem swym. Jezu, zaufałem Ci, Jezu, zaufałem Ci. Udałeś mi dłoń, pokazałeś mi dom, objawiłeś mi niebo. Ujrzawszy i uziąwszy go za rękę, podniósł go natychmiast, zaś wzmocniły się nogi i kostki jego. I zerwawszy się stanął i chodził. Przez wiarę w imię Jezusa wzmocniło się imię człowieka tego. Wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie. Tak mówi Pismo Święte. Kto z was choruje? Kto z was nie radzi sobie z chorobą, z bólem? Kto z was? Wyjdź do przodu. Nie chodź w najdrobniejszym bólu. Kto z was nie radzi sobie z jakąkolwiek opresją demoniczną? Wyjdź. Bliżej podchodźcie tutaj. Tutaj do mnie wszyscy. Przez imię Jezus jest uzdrowienie i wyswobodzenie. To jest pełna Ewangelia. Żaden człowiek nie musi cierpieć, chyba że prześladowania dla imienia Pańskiego. Bóg jest Bogiem sukcesu wiecznego i teraźniejszego. Chcę, żebyś wierzył w to, że miłosierdzie Boga obejmuje również twoje zdrowie fizyczne, twój stan psychiczny, wszystko to, co dotyczy ciebie, bo Bogu zależy na tobie. Zbawienie jest kompleksowe. Chcę, żebyś, tak jak ten człowiek, chciał coś od Boga. Chciej teraz. Wpatrz się w Niego i zacznij chcieć coś od Niego otrzymać. To przez Jego imię jest możliwość powrotu do stanu zdrowia. Jest możliwość podniesienia standardu swojego zdrowia fizycznego. Jest możliwość uwolnienia się od każdej opresji demonicznej, od każdej choroby psychicznej, od każdego skrzywienia emocjonalnego. On po to umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość. Nie tylko od śmierci wiecznej, ale też od wszystkiego, co przeszkadza człowiekowi żyć szczęśliwie tutaj na ziemi. Podchodźcie, ewangeliści, uzdrawiajcie ich i uwalniajcie. Słyszę dźwięki z nieba,
słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rze. Słychać głośny płacz za zbytku, uwielbienia świętych śpiewa. Thank you.
wypełniają miejsce Twoje. Święty jest nasz Pan. I aniołowie wypełniają miejsce Twoje. Ty jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty.
Święty, wypełnię go teraz. Niech Twoja moc i obecność go przenikają. Niech Twoja siła go przenika. Jego grzechy są przebaczone. Ojcze, dziękuję Ci za nie. A Twoja złowie go strzega. Ja prostuję teraz jego drogę. Ja usuwam z jego życia wszelką demoniczną siłę. I nakazuję w tej chwili, aby wszystko, co zostało wypaczone przez diabła, wróciło do normy. Przez imię Jezus. Amen. Dziękuję Ci, Jezu, że wstałeś z martwych, że żyjesz od dzisiejszego dnia. Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Gdy się ja poddaję Go umysłowi, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Jego droga jest rozprostowana przez Boga Świętego Ducha. W imię Jezus, diable, odchodzisz od Jego duszy i od Jego ciała. Odsuwa się od Jego zmysłu, od Jego emocji, od Jego decyzji. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Jego życie dnia dzisiejszego jest życiem wiecznym obecności Bożej. Tu na ziemi osiągnie sukces w każdej dziedzinie. Przez imię Jezus. Amen. Dzień Zielony Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby gwałtownego wiatru. I napełnił się cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak mnie Duch poddawał. Duch Święty jest do Twojej dyspozycji. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to Duch Święty wstąpił w Twojego Ducha. I rozpoczęła się Twoja przygoda z Bogiem, ale jest dla Ciebie coś więcej. Jest chrzest w Duchu Świętym. To taka sama część zbawienia, jak wszystko inne. Chrzest w Duchu Świętym daje moc. Daje moc, aby być świadkiem.
pragnie moc, aby głosić, aby iść szerzyć Ewangelię, aby nie bać się położyć swoje życie, aby brać diabła za łeb i rzucać nim o glebę. Moc Ducha Świętego jest dla Ciebie. Jeżeli ktoś z Was nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, chcę, żebyś wyszedł teraz. Każda osoba, która nie została ochrzczona w Duchu Świętym tutaj, wyjdź do przodu. Jeżeli nie mówisz w innych językach, jeżeli Twojemu życiu nie towarzyszy moc szerzenia Ewangelii, chodź tutaj. Chodź, bo Duch Święty chce wypełnić Ciebie. On nie chce, abyś pozostawał jedynie zbawionym od grzechu człowiekiem idącym do nieba. Bierz swoją moc. Bliżej podejdźcie do mnie. Każda osoba, która chce być wypełniona Duchem Świętym. Nieważne, może jesteś długo wierzący. A może stało się tak w Twoim życiu, że przyjąłeś kulturę pewną. Ale Twojemu życiu nie towarzyszy moc. Rozumiesz? Chcę, żebyś też tu wyszedł. Bo Twojemu życiu ma towarzyszyć moc. Moc. Rozumiecie? Od kiedy zaczęliśmy służyć z moją żoną Bogu, dotarliśmy do milionów ludzi z poselstwem Ewangelii. Do milionów. Rozumiecie? Do milionów ludzi. Przyprowadziliśmy masy ludzi do Jezusa, masy ludzi uzdrowiliśmy, masy ludzi zostało wypełnionych Duchem Świętym i uwolnionych. Dzisiaj przeklinają się naszym imieniem i błogosławią. Dzisiaj śnimy się ludziom po nocach i w strach przekonujemy ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie w imieniu Boga. Przez moc Ducha Świętego to się dzieje. Nie przez naszą siłę. To przez tą moc jestem człowiekiem, który się nie boi niczego i nikogo. To moc Ducha Świętego. Ewangeliści, podchodźcie do nich, kładźcie na nich ręce. Uwalniajcie moc Ducha Świętego w nich. Szaka telare, loro, Jesus. Będą się w waszych umysłach pojawiać słowa i wyrazy. Wypowiadajcie je. Nie bójcie się tego. Kładźcie na nich ręce i uwalniajcie w nich moc. Ojcze, w imieniu Jezusa uwalniamy moc Ducha Świętego w tych ludzi. Chrzci ich, Panie. Chrzci ich mocą. Chrzci ich mocą. Chrzci ich mocą. Chrzci ich mocą. Niech prorokują, niech mówią w innych językach. Niech nie boją się oddać swojego życia. Chrzci ich mocą, Duchu Święty. Chrzci mocą. Szakatelare na chrzci mocą. Niech mówią innymi językami. Niech prorokują, Ojcze, w imieniu Jezusa. Chrzci mocą. Niech na piekle nie zostanie ani jedna sucha nitka. Kiedy ci ludzie będą przechodzić, kiedy ci ludzie będą rzucać swój cień. Niech chorzy są uzdrawiani, niech demony wychodzą, a ich życie niech staje na jeszcze większym poziomie. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Bóg dał nam rozum, dał nam rozsądek, dał nam mądrość, ale to wszystko ma być w służbie Ducha, w służbie Ducha, w służbie Ducha. Dlatego Paweł powiedział, stałem się głupi dla Chrystusa, bo to jest służba Ducha, wtedy jesteś niezniszczalny. Wywyższam Cię, Boże nasz, wywyższam Cię nad Kościołem, nad ludźmi tutaj. Ja chcę, Ojcze, aby Twoja moc, która przenika ludzi, uwalniała się w każdym miejscu, na którym będą. Niech świecą jeszcze jaśniej. Niech ich życie będzie jeszcze większym świadectwem do tego świata, Ojcze. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Aleluja. Gdyby człowiek Boży zdawał sobie sprawę, ile Bóg może zrobić przez jednego człowieka wypełnionego Duchem Świętym, to by w ogóle zmieniło bieg historii. Jeden człowiek wypełniony Duchem Świętym.
Kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego w twoim życiu nigdy nie było cofnięcia, ruchu wstecz? Dlaczego przez 20 lat nie cofnąłeś się? Dlaczego przez 20 lat nie przyszło ci do głowy myśl, aby zejść z tej drogi? Czemu przez 20 lat jesteś w akcji? Czemu się nie męczysz? Czemu tak jest? Ja powiedziałem, bo Duch Święty jest we mnie. Duch Święty. Duch Święty. Duch Święty. Duch Święty jest w tobie. W to trzeba wierzyć i w tą stronę trzeba podążać. Nie bać się, że on gdzieś się wybiera. On się nigdzie nie wybiera. Nigdzie się nie wybiera. Do końca twoich dni na ziemi. To tylko głowa przeszkadza. Głowa, która ciągle kmini. Ona ciągle kmini. Jak ja sobie poradzę? Jak sobie poradzić z tą sprawą? W dzieciństwie dużo chorowałem. Od kiedy pamiętam? Miałem zapalenia płuc, oskrzeli. Alergie, dychawice oskrzelowe, wszystko. Kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, pewne rzeczy, w zasadzie wszystkie te główne rzeczy zniknęły. Ale zawsze utrzymywało się jakieś takie miejsca w moim życiu, że miałem infekcję albo jedną, czasami dwie w roku, krótkie, ale były takie rzeczy. Nigdy nie zrobiłem z tym do końca porządku. Ostatni rok mnie przycisnął. Pracowałem jak nigdy. Trenowałem jak nigdy. I zaczęły wracać symptomy, które doprowadziły do tego, że zacząłem słabo oddychać. Zaczęło mi być trudno. Zrozumiałem, że zaniedbałem coś, że nie użyłem należycie mocy Ducha Świętego. Skupiłem się jedynie na jakimś elemencie tego Ducha, na tym, aby gromić coś tam i odsuwać od siebie. Więc dwa tygodnie temu potrzebę poprosiłem Julitę i Basię, żeby położyłem mi mamie ręce i powiedziałem, chcę nowe oskrzela. Nowe oskrzela. Nie interesują mnie moje stare oskrzela. Nowe oskrzela. Nic się nie wydarzyło. Jeszcze przez najbliższe dni miałem różnego rodzaju perturbacje. Ale dzisiaj, kiedy dołem w ten szofar, uświadomiłem sobie, że mam to oskrzela. Uświadomiłem to sobie. Przyszła do mnie pełna świadomość. To jest moje prywatne. Dlaczego o tym wam mówię? Ponieważ moc Ducha Świętego nie ma ograniczeń. Tylko głowa człowieka ma ograniczenia. Głowa. A rozumiecie? Postawcie intelekt w odpowiednim miejscu. Niżej niż duch. Niżej niż duch. Rozumiesz? Niżej. Niech będzie niżej niż duch. Siadajcie, proszę.